Dzisiaj w pisarskich podpowiedziach chciałbym podpowiedzieć, jak w krótki, szybki sposób zrobić pauzy, bo często okazuje się, że robienie pauz przy pisaniu tekstu może być kłopotliwe, ponieważ z jakichś powodów programy tekstowe jak Word czy OpenOffice dają nam takie małe minusiki, tak? A w przypadku, kiedy piszemy dialog, to potrzebujemy tych długich pauz. Są różne sposoby na to. Ja dzisiaj się chcę podzielić tym, którym mi się wydaje najlepszym i najprostszym. Czyli przechodzimy do przykładowego tekstu. Jak tutaj widzimy, z automatu pokazują się właśnie te minusiki. Z jakichś powodów, no tak jak powiedziałem wcześniej, tak się dzieje. I teraz wiemy już, że na przykład, żeby sobie zrobić taki, no, dużą pauzę, to trzeba coś napisać. I no, tutaj akurat nie poszło, tak widzimy, po spacji, ale po nie idzie. Czyli potrzebujemy takiej jednej pauzy. Nie, minusik. O, mamy pauzę, którą warto sobie ją gdzieś skopiować. Po prostu. Ja ten sposób jest raczej dla już w momencie już po napisaniu jakiegoś fragmentu czy tekstu. Czyli sobie kopiujemy ten fragment. To możemy sobie po prostu cofnąć, skasować. Zaznaczamy sobie cały tekst, który nas interesuje. Wszędzie tutaj są takie właśnie minusiki, powiedzmy do tej pory. To jest tekst generalnie z Ohir Przyczółek, czyli druga część, drugi tom książki Ohir. Ten tekst jest w pierwszej wersji robotniczej, który zacząłem pisać jeszcze zaraz po wydaniu, pierwszym wydaniu Ohira, ale po tym jak zdecydowałem go wydać drugi raz, to prawdopodobnie ten tekst nie będzie już w użytku, bo w pierwszej części Ohira dałem parę rzeczy więcej wyjaśniłem i trochę inaczej pewne rzeczy skończyłem, tak jakby trochę przedłużyłem i ten tekst może już nie być aktualny, więc na spokojnie. Zadajemy sobie znajdź i zmień. Tutaj dajemy ten minusik, czego szukamy, czyli z tych minusików. Tutaj sobie wklejamy tą pauzę, następnie zmień wszystkie, 62 zmiany i tada, widzimy tutaj wszystko się pozmieniało. Uważam, że to jest chyba najprostszy, najszybszy sposób na zrobienie tych pauz bez konieczności właśnie bawienia się w trakcie pisania. Po prostu sobie piszemy dialogi i normalnie sobie wklepujemy te pauzy czy minusiki, to tak naprawdę nie ma wtedy znaczenia już. A potem zamieniamy po prostu cały tekst na pauzy, bo jak wiemy, redakcja kosztuje i każdy błąd, jeśli będzie dużo takich pauz do poprawy, to może nas to po prostu drożej kosztować. Nie wiem, jakie metody stosują redaktorzy czy korektorzy, ale z tego co mi wiadomo, to raczej oni czytają, lecą sobie po prostu od góry do dołu i poprawiają każdy błąd. No tak mi się wydaje. Nie wiem, z jakich sposobów korzystają. No, tak więc tutaj mi się wydaje, że to jest najlepszy, najprostszy sposób bez denerwowania się podczas pisania dialogów. Nie przejmujemy się pauzami. Oczywiście są momenty, gdzie potrzebujemy tych krótszych pauz, tak? No, ale to już jest raczej, z tego co mi wiadomo, tych momentów raczej mniej, no chyba, że ktoś bardziej właśnie
cyframi czy jakieś łączniki robi pomiędzy, no ale to słowami, no ale tak jak mówię, to już można na spokojnie sobie zostawić dla korektora lub też samemu, jak się leci tekst od początku do końca, jeszcze przygotowuje się przed wysłaniem do redakcji, przed kolejnym etapem, to warto, no wtedy też można sobie takie rzeczy poprawiać już na spokojnie, a nie musimy się bawić z każdą pauzą oddzielnie, tak więc to tyle na dzisiaj w pisarskich podpowiedziach. Życzę owocnego pisania i jak macie jakieś też fajne pomysły na to, to dajcie znać pod filmikiem w komentarzu. Ja nigdy wprawdzie nie mówiłem, żeby polubić filmik we wcześniejszych filmikach, przynajmniej nie kojarzę, no ale jak ktoś ma ochotę, to niech sobie też polubi, może się komuś przyda to to rozwiązanie, ten pomysł. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia. Koniec.